Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Tym razem odpowiem na jedno, a raczej na dwa pytania, które są związane z filmem, który dla Was nakręciłam, a mianowicie jak to jest, gdy rodzimy się w tej czy innej rodzinie? I tutaj w tej chwili zacytuję to pytanie, a następnie na nie odpowiem. Pytanie numer 1 od Janusza. Jeżeli każdy z nas ma jakiś cel i powód w życiu, to jaki jest cel i powód życia dziecka, które urodziło się i zmarło godzinę później z powodu niewydolności bądź na skutek jakichś powikłań? Pytanie drugie od użytkownika Asik701. Witaj moja Mario, zafascynował mnie ten temat i dlatego mam pytania. Mówisz, że dusze wybierają sobie rodziców. Oczywiście nie neguję tego, ale co z dziećmi, które się narodziły, a z jakichś powodów umarły po porodzie lub nie doczekały porodu, poronienie lub martwa ciąża? Te dusze się pomyliły i wróciły? Czy może ich matki musiały mieć inne powołanie niż bycie rodzicem? Moi drodzy, gdy dziecko rodzi się w jakiejś rodzinie i umiera zaraz po narodzeniu albo po jakimś czasie, to według mnie, to jest moje osobiste zdanie, jest to związane z doświadczeniem, którego muszą doświadczyć, takie masło maślane, z doświadczeniem, które jest konieczne dla rodziców. Ponieważ strata takiego nowonarodzonego dziecka jest bardzo, bardzo szczególnym przeżyciem, jest to pewien sposób zaplanowany przez te siły wyższe, aby to doświadczenie miało miejsce i aby rodzice mogli, a raczej musieli przez nie przejść, a także może to być związane z tym doświadczeniem duszy, która przychodzi, gdzie już sam ten moment narodzenia, a także moment, w którym to dziecko przebywa w brzuchu swojej mamy, to również jest pewne doświadczenie. Bo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że już w czasie tej 9-miesięcznej ciąży to dziecko uczestniczy w naszym życiu. Ono obserwuje, ono czuje, ono bierze aktywny udział w życiu swoich rodziców. Ono odczuwa, gdy rodzice się kochają, ono odczuwa, gdy rodzice się kłócą. Ono odczuwa wszystkie właściwie emocje, które mają miejsce dookoła. Dlatego nigdy nie należy myśleć, że życie człowieka zaczyna się dopiero w momencie, gdy ten człowiek się rodzi. Nie. Życie człowieka zaczyna się w momencie, gdy on, ten płód, zaczyna rosnąć. Rosnąć w ciele mamy. I to, co czasami się niektórym osobom wydaje, że nasze jedzenie, nasze emocje, nasze odczucia nie mają wpływu na to dziecko, to te osoby są w błędzie. To wszystko ma bardzo, bardzo duży wpływ. To nie tylko to, czy palimy papierosy, czy pijemy alkohol, ale również to, czy co przeżywamy, co odczuwamy, co jest dookoła nas, jakie energie są dookoła nas.